myślałem o tym, jak to chciałbym zostać nieśmiertelny. Tryb długowieczny, doświadczyć ewolucji po latach, a przykre by było tylko przeżycie najbliższych. I tak nie przepadają za sobą. Najważniejsze, że wyglądamy najlepiej na zdjęciach. Wiesz, jak mam już taką osobowość, kiedyś zależało mi na tych przyjęciach. Zresztą odkąd nie dzielę się prawdą, wcale wczuwam się w moją rolę. Zadawala was ta postać. Postaram się taki być na stałe. Wytrzymam parę lat, potem czeka na mnie. Powtarzałem ciągle, że mam talent, świadomy potencjał, chcę tylko sobą pozostać. To nie spontan, syzyfowe prace odrobiłem aż do końca. Zostań, obiecuję, nie zawiodę, jeśli wtedy niech społeczeństwo mnie wychłosta. Nie mam w nawyku rzucania słów na wiatr, dopasowuję ich do bitów takich jak ten. Na okrągło jak mantrę, do znudzenia w zaparte wchodzę w grę infartem. Taki los przecież znasz mnie, jak coś robię, no to na poważnie, jasne. Ile by nie było tych dróg, ja naprawdę chciałbym wybrać tą korzystną. Nie wiadomo ile złych słów skumulowało się we mnie jak na dysku. Nie wszystkie wziąłem w cudzysłów, przyszło mi pokutować za nie. Dziś jestem mądrzejszy na przyszłość, a co było przykre, to już się nie stanie. Bywam kruchy w emocjach, wiem to. Myślę, jak to rozwiązać. Co poradzę, że zdarzyło mi się pęknąć. Nawet najtwardsi miękną wewnątrz. A ja za bardzo cenię swoją wartość. Wylewam co złe przez gardło, gdy wszystkiego złego nawarstwiło się za bardzo. Gdy wszystkiego złego jest tu aż nadto, ej. Czemu zawsze co przykre pojawia się nagle, jak zwykle to farsa? Przyjaźnię się z demonem od lat, on czasem jak omen, a czasem jak brat. Często szepcze mi do ucha, co będzie za moment, to fakt. Jak go nie słuchać, skoro i tak nic ciekawszego nie mówi już do mnie od lat. Ile by nie było tych dróg, ja naprawdę chciałbym wybrać tą korzystną. Nie wiadomo ile złych słów skumulowało się we mnie jak na dysku. Nie wszystkie wziąłem w cudzysłów, przyszło mi pokutować za nie. Dziś jestem mądrzejszy na przyszłość, a co było przykre, to już się nie stanie.